popularny komentator gali Spartan Fight, Krzysztof Kułak, witam. Dzień dobry. Nie mieliśmy okazji porozmawiać przy okazji KSW 34. Pojedynek niestety dla Ciebie przegrany, ale czy były jakieś takie rzeczy, z których Ty byłeś zadowolony? Z tego pojedynku to generalnie byłem zadowolony. Mhm. Ze stoczenia tego pojedynku. Już chyba teraz mogę powiedzieć, że w maju miałem drugą kontuzję kręgosłupa na dwóch poziomach, także dla mnie to był krok milowy do przodu. Już same przygotowania, sam start. No, było to dla mnie duże przedsięwzięcie. No, zwycięzców się nie ocenia, a przegranych nie ma co tłumaczyć, także 43. zawodowa walka. Któryś pojedynek przegrany, któryś tam jakiś tam stoczony, nie? I tyle. Mhm. Czy sędzia, byłeś najbliżej akcji, no i w zasadzie byłeś jakby zamieszany w tą akcję, kiedy odklepałeś się pod gradem ciosów Irokeza. Sędzia tam trzykrotnie w zasadzie nie zauważył tego, znaczy dwukrotnie, a za trzecim razem zauważył. Nie wiem, masz jakieś takie pretensje do sędziego, to, że ci trochę zdrowia odebrał? Nie ma pretensji do sędziego. Widocznie tak by miało być, nie? I myślę, że dobrze, nie było, że jakiś tam niesnasek, nie? Mhm. Rozumiem, że okej, może nigdy nie będziecie super przyjaciółmi, ale w pewnym sensie sobie wyjaśniliście, tak? Co nieco. No, mi się wydaje, że tak. Te emocje złe zostały gdzieś tam upuszczone i o to chodziło, nie? Mhm. Ja się zastanawiam w takim razie, co dalej dla Ciebie z MMA? No co dalej dla mnie w MMA? No, rozmawiałeś z włodarzami? Nie, jeszcze nie rozmawiałem z moją rodzimą federacją KSW w Polsce. Mhm. No, na pewno moim zdaniem i zdaniem tego sztabu, z którym się konsultuję, trzeba wziąć parę walk na odbudowanie siebie i przetarcie. Najprawdopodobniej będę się bił w tej organizacji Celtic Gladiator, której dzierżyłem pas w 8-4, a teraz będę próbował w 7-7. I czekam na propozycję walk za granicą. Rozumiem. A właśnie, forma fizyczna, bo ja byłem pod wrażeniem, szczerze mówiąc, tam na ważeniu, przed ważeniem, gdzieś tam właśnie na twoim fanpage'u się pokazywałeś, gdzie szlifowałeś tą formę? To znaczy u siebie i tak jak mówiłem, wyjeżdżałem. Wygląd nie walczy, ale tu chodzi o to, że mówię, to jest życiowa forma i trzeba ją wykorzystać. No, to jest tylko sport i raz się wygrywa, raz się przegrywa. A nie takie porażki życiowe jeszcze w życiu, więc z takimi porażkami życiowymi będzie mi się jeszcze zmierzyć, nie? A podtrzymujesz tą formę, czy już przejadłeś? Nie no, tydzień to jadłem, nie? Ale forma zbudowana w 2 lata i w rok ciężkiej pracy w tydzień nie da się zepsuć, nie? Rozumiem. W takim razie teraz jakieś wakacje, cokolwiek, co dla Ciebie? Tak. To, no, na pewno, byłeś na pewno. Na macie w ogóle, przepraszam. To znaczy, no wiesz, no ja prowadzę klub, nie? Także i tak muszę trenować. Raz dziennie się ruszam, bo to jest takie minimum i tak, byłem już na macie, prowadziłem trening, sam też trenowałem. No mój zawodnik bije się teraz w drugiej dużej organizacji, także no. Widzimy się tam. MMA to jest to, co robię od tych 15 lat i będę to robił. Tego dziś życzę w takim razie. Mam nadzieję, że to nie jest koniec i będzie jeszcze o tobie usłyszymy. Dziękuję bardzo. Dzięki.